Hej, witam was wszystkich serdecznie na kanale Technowinki. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ostatnio troszeczkę mniej materiałów z technologicznych newsów, ale jak sami widzieliście, dzisiaj na kanał wjechały, właściwie wczoraj, jak wy to oglądacie, na kanał wjechały dwa materiały z PlayStation 5, a w środę niestety też miałem sprawy rodzinne i niestety nie byłem w stanie ogarnąć technologicznych wieści. Też spróbuję się zrehabilitować i w ciągu weekendu zrobić dwa kolejne odcinki, których zazwyczaj nie robiłem, właśnie technologicznych wieści. Te dwa odcinki będą prawdopodobnie emitowane w niedzielę oraz w poniedziałek. Będę starał się to ogarnąć. Nie wiem jeszcze jak z czasem, ale będę się bardzo starał to zrobić, tak żeby w ciągu tygodnia było co najmniej tych 5 odcinków technologicznych wieści. Mam nadzieję, że oglądaliście już moje materiały na temat właśnie konsoli PlayStation 5, z ich rozpakowania, z całej konfiguracji, całego procesu konfiguracji, jak również oglądaliście materiał właśnie z takiego półtora godzinnego live'a z odpalonej konsoli. Mam nadzieję, że właśnie ten materiał się wam spodobał. Gdzieś tutaj właśnie na kartach, na górze w opisie, w ciągu filmu będą się pojawiały wszystkie te materiały o unboxingu, o konfiguracji, ten półtorej godzinny live właśnie z odpalonej konsoli. Przełączaliśmy, pokazywałem wam jak wyglądają mniej więcej gry. Bardzo przypominam o zostawieniu subskrypcji na końcu filmie, albo teraz możecie sobie wejść normalnie pod filmem, zasubskrybować mój kanał. Ewentualnie na końcu filmu pojawi się ikonka na środeczku, która pozwoli wam subskrybować. A już nie przedłużam wiele więcej i zapraszam was serdecznie do materiału. Pewna osoba, której nie było stać na zakup PlayStation 5, postanowiła, że stworzy sobie symulator właśnie PlayStation 5. Ale nie stworzy symulatora, który będzie symulował gry na PlayStation 5, no bo wiadomo, jest to, wymagałoby to gigantycznego sprzętu, który i tak nie wiadomo, czy te gry byłyby symulowane wszystko poprawnie. Jak dobrze doskonale wszyscy wiemy, symulatory pożerają bardzo duże ilości, bardzo duże zasoby właśnie sprzętowe naszego komputera, więc byłoby to ciężkie. Jednakże właśnie ten symulator, który on stworzył, jest to symulator, nie wiem czy chodzi o taką grę, PC Building Simulator. To jest właśnie coś takiego, taki symulator w tym stylu właśnie stworzył on, który symuluje nam rozpakowanie całej konsoli, później podłączenie go, przejście przez cały proces właśnie konfiguracji systemu i zdarzają się tam różne dziwne, zabawne zbiegi okoliczności, które nam utrudniają właśnie ten cały proces konfiguracji systemu. W opisie materiału pojawi się link właśnie do artykułu, który właśnie mówi o tym symulatorze i będziecie mogli też zobaczyć, jak ten symulator wygląda, bo są tam nam również filmiki, jak ten symulator właśnie się sprawuje, jak on wygląda. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie gry na PlayStation 5, które będą faktycznie definiowały właśnie tą konsolę, czyli tą generację konsol, pojawią się prawdopodobnie dopiero za 2-3 lata. Ale tego spodziewaliśmy się już wcześniej, ponieważ jak wiemy doskonale, większość właśnie gier, większość właśnie tytułów takich naprawdę wykorzystujących w pełni możliwości danej konsoli, daną generację konsoli, to pojawiają się właśnie tak po 2-3 latach, gdy deweloperzy już nauczą się, gdy programują już tylko, gdy piszą już tylko grę, tylko i wyłącznie stricto pod właśnie konsolę nowej generacji. Ponieważ wiadomo, jeżeli piszą oni grę pod właśnie taką cross-genową, pod konsolę i starej i nowej generacji, no to wiemy doskonale jak to wygląda. Niestety część właśnie muszą iść w niektórych miejscach na ustępstwa podczas programowania ze względu na ograniczenia starszej generacji konsoli, właśnie na ograniczenia sprzętowe i tak dalej, więc nie mogą tak naprawdę rozwinąć do końca skrzydeł, jeżeli programują właśnie gry na konsolę nowej generacji. I wiadomo, że tak dopiero po 2-3 latach, gdy właśnie już opłaci się w tym razie, że Sony to też potwierdziło tym razem, że większość gier pojawiało się będzie na konsoli PlayStation 4 i PlayStation 5 jednocześnie, czyli będą to gry cross-genowe. Tylko część gier pojawi się tylko i wyłącznie na konsoli PlayStation 5. W obecnej chwili mamy taką informację przynajmniej o dwóch tytułach. Jest to remake Demon's Souls, który pojawi się oczywiście na premierę konsoli PlayStation 5, jak również gra Ratchet Clank, która ewidentnie jest programowana tylko pod konsolę PlayStation 5 ze względu na to właśnie, jak pokazywali tam możliwości szybkiego dysku SSD. Pamiętamy wszystkie te filmiki właśnie z gry Ratchet & Clank, które pokazują jak szybko nasza postać przemieszcza się pomiędzy różnymi światami. To robiło ogromne wrażenie tak naprawdę i nie dziwię się, że takie gry nie ukażą się na konsoli PlayStation 4 ze względu po prostu na to, że tam jest zbyt wolny dysk twardy, aby był w stanie tak szybką zmianę światów ogarnąć, prawda? Więc takie gry pozostają
zostaną, właśnie będą ekskluzywami właśnie tylko wyłącznie dla PlayStation 5, ale większość gier, które miały być ekskluzywami, jak chociażby Spider-Man Miles Morales, który mówiłem w jednym z moich materiałów wcześniejszych, że prawdopodobnie będzie ekskluzywem właśnie dla PlayStation 5, okazało się, że jest grą dostępną na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Kolejna gra Horizon Forbidden West prawdopodobnie również będzie grą, która będzie dostępna i na konsolę PlayStation 4 i na konsolę PlayStation 5. Prawdopodobnie ten sam los, znaczy tego tu jeszcze nie mamy potwierdzenia informacji, spotka nowego God of War'a, więc jest kilka właśnie takich tytułów, które miały być wcześniej ekskluzywami dla PlayStation 4, przynajmniej tak nam się wydawało, a nagle Sony poinformowało, że raczej będą to gry cross-genowe, będą to gry na obie generacje konsol jednocześnie. Tak więc, jak widzimy, tych gier jest troszkę, tych gier się trochę pozmieniało, więc też się pozmieniało troszeczkę chyba w Sony takie, jakby to powiedzieć, priorytety, ze względu na to, że być może wiedzieli, że nie dostarczą tylu konsol, co by chcieli na start, albo jakichś tam innych powodów. Gdzieś tutaj już raz w jednym z moich materiałów na ten temat właśnie ten temat przerabiałem. I w każdym razie właśnie Jim Ryan potwierdził, że prawdopodobnie pierwsze takie gry, które będą w pełni wykorzystywały możliwości konsoli PlayStation 5, pojawią się za 2-3 lata i rok 2022 będzie czymś dla PlayStation 5, takim jak rok 2015-16 był dla konsoli PlayStation 4. Czyli wreszcie pojawią się wszystkie gry, które definiują tą generację konsol i od tego momentu będą już pojawiały się właśnie coraz lepsze tytuły, które będą właśnie definiowały tą generację konsoli. No nie ma się co tak naprawdę dziwić, bo tak to będzie wyglądało i tak to zawsze wyglądało, więc tak to też tym razem będzie. Tylko tym razem z tą różnicą, że Sony zazwyczaj, gdy wprowadzało nową generację konsol, to praktycznie się odcinało od poprzedniej i robiło gry tylko na nową generację konsol. Tym razem troszeczkę to Sony właśnie zmieniło swoją politykę. Zresztą z drugiej strony się wcale Sony nie dziwię, bo jeżeli mają bazę ponad 100 milionów aktywnych konsol, być może nie 100 milionów, bo tam część podejrzewam, że została, gdzieś tam się zepsuła i tak dalej, ludzie kupowali po dwie konsole niektórzy, no ale mimo wszystko gdzieś tam mają tą bazę powiedzmy blisko 100 milionów konsol PlayStation 4 i teraz tak, stracić od razu bazę właśnie 100 milionów graczy na dzień dobry, no właśnie, to tak z jednej strony się nie dziwię decyzji, tylko szkoda, że Sony nie mówiło otwarcie od samego początku, że tak właśnie będzie planowało to zrobić, wtedy byśmy byli mniej zawiedzeni właśnie tymi informacjami. Dodatkowo właśnie Jim Ryan pozostał zapytany przez właśnie dziennikarzy właśnie rosyjskiej agencji TASS o to, czy szykują coś, jakąś odpowiedź na Xboxowego Game Passa. No i tutaj dostaliśmy nieco skakującą odpowiedź, bo jeszcze przypominam, jakieś pół roku temu Jim Ryan twierdził, że nie, nic takiego Sony nie planuje. Trudno, żeby coś takiego planować, jakiś taki abonament, skoro gry często właśnie takie ekskluzywne, wielkie tytuły potrafią kosztować blisko 100 milionów dolarów, więc ciężko by było odrobić to właśnie w takim abonamencie, żeby właśnie taki abonament był w stanie nawet spłacić koszty produkcji takiej gry. I to samo właśnie też było potwierdzane jeszcze chyba bodajże we wrześniu czy w sierpniu, że prawdopodobnie Sony nic takiego nie planuje jak właśnie Game Pass, że jest to Sony do niczego niepotrzebne. Sony stawia po prostu na tytuły ekskluzywne dla swojej właśnie konsoli, na swoją właśnie konsolę stawia na tytuły ekskluzywne. Jednak mi się wydaje, że troszeczkę zmiękli, gdy zobaczyli to, co się dzieje wokół Game Passa, jeżeli chodzi o Microsoft, jak sporo ludzi właśnie tak naprawdę chce tego Game Passa. Ja wiem, to dla niektórych jest to, Game Pass jest czymś złym, jednakże nie oszukujmy się, jest to bardzo wygodne, tak? I dla większości użytkowników, którzy może nie są jakimiś graczami, którzy są kolekcjonerami gier, no to po prostu nie interesuje ich to, że oni mają to pudełko, oni chcą sobie zagrać, oni chcą mieć grę od razu, nie muszą się martwić tym, czy mają w tym momencie pieniądze na właśnie grę, tylko po prostu zwyczajnie sobie płacić jakiś tam mały abonament miesięczny i być zadowolony z tego, że mogą sobie ograć wszystkie nowe tytuły, jakie im się zapragnie. Może nie wszystkie, wiadomo, bo to jeśli chodzi o Game Passa z Microsoftu, no to niestety tylko tytuły właśnie z Microsoft Studios będą dostępne na tej konsoli, w tym właśnie abonamencie. Ale mimo wszystko jest to spora biblioteka gier i dla użytkowników niektórych właśnie bardziej będzie się liczyło właśnie to, że będą mogli sobie wykupić, niż to, że będą mieli jakieś super właśnie gry ekskluzywne, takie jak właśnie posiada m.in. Sony. Oczywiście część ludzi będzie właśnie optowała za tym, żeby zainwestować się w gry właśnie next generacyjne, właśnie takie gry ekskluzywne dla konsoli, bo nie oszukujmy się, Sony wypuściło wiele świetnych tytułów, chociażby Ghost of Tsushima, Uncharted, no jest tych tytułów sporo naprawdę, dlatego też fajne jest, że mamy takie dwie różne strony, dwie różne drogi, którymi podążają właśnie producenci tych konsol. Ale wygląda na to, że Sony być może jednak będzie szukało właśnie alternatywy w postaci właśnie Game Passa, ponieważ Jim Ryan właśnie zapytany o to, czy coś takiego planują, nie zaprzeczył, nie powiedział, że nie. Powiedział tylko tyle, że tak trochę tajemniczo, że mają coś do ogłoszenia
krótkim czasie, jednakże jeszcze nie teraz. I teraz pytanie, co to może oznaczać? Może to oznaczać, że faktycznie pamiętamy też Sony przy premierze właśnie PlayStation 5, zresztą sam z tego skorzystałem, uruchomili właśnie PS Plus Collections. Czyli kolekcję gier, jeżeli będziemy sobie abonamentami PS Plusa, kolekcję gier właśnie z PlayStation 4, który ktoś by ktoś nie ograł, może ktoś ograł, nie chodzi o to. Tylko po prostu uruchomił kolekcję gier, które będziemy mogli ograć sobie za darmo właśnie jednych takich z lepszych tytułów na konsolę PlayStation właśnie 4, które tak naprawdę no, graliśmy, byliśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło nam się grało w te tytuły. Tak więc no jest to być może też właśnie to, że ludzie uruchomili, sporo ludzi w Stanach uruchomiło właśnie nam PlayStation Plus Collection i to być może też zmotywowało Sony do tego, że być może będą pracowali właśnie nad odpowiedzią dla Game Passa, który tak naprawdę no może podarzyć trochę klientów Sony i Sony będzie chciało właśnie powiedzieć, no dobra, spokojnie, nie śpieszcie się tak bardzo, nie uciekajcie od razu Microsoftu, my będziemy chcieli też zaoferować naszego Game Passa, my też będziemy chcieli zaoferować właśnie nasze gry w abonamencie, i pamiętajcie, że nasze gry są lepsze. I dlatego, jak będziecie mieli w abonamencie, będzie jeszcze wam lepiej, będzie jeszcze wam fajniej, będzie wam jeszcze lepiej się grało właśnie na naszej konsoli, niżeli na konsoli od Microsoftu. No, zobaczymy. Być może właśnie nie chcą w tym momencie już tego ogłaszać, ze względu na to, że wiemy, jaka jest dostępność konsoli PlayStation 5 i ludzie mogliby się jeszcze bardziej wkurzyć. No co wy teraz mi tutaj mówicie, jakieś głupoty o konsoli, o Game Passie, jeżeli ja i tak konsoli nie mogę dostać? Po co wy mi takie rzeczy mówicie, jeżeli ja konsoli nie mogę kupić? Po co wy to w ogóle ogłaszać takie rzeczy, skoro tak konsoli nie można kupić? Prawdopodobnie zrobią to za 2, 3, 4 miesiące, czy tam za pół roku, kiedy już ta dostępność tych konsol będzie bezproblemowa i każdy, kto będzie chciał, będzie sobie mógł tą konsolę kupić, więc wtedy będą prawdopodobnie powiedzą, o słuchajcie, mamy jeszcze jeden super bonus dla was, mamy naprodukowane konsole, będzie mogli sobie pójść kupić w sklepie spokojnie, a dodatkowo właśnie dzięki temu właśnie, że takie, może takie nasze przeprosiny na to, że nie wszyscy dostali konsolę na początek generacji, na sam start, nie wszyscy mogli kupić preorder i tak dalej, to damy wam jeszcze właśnie naszego Game Passa. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego tytułu. Mamy nadzieję, że wam się to spodoba. No tak to właśnie mi się wydaje, że może to wyglądać. Zobaczymy, czy te właśnie plotki się potwierdzą. Być może Jim Ryan powie, że nie, słuchajcie, dla nas Game Pass to jest coś, co jest zupełnie niepotrzebne, więc też nie będę się w to bo i raz na zawsze powie, dobra, koniec tematu Game Passa, żadnego czegoś takiego nie będziemy wprowadzali właśnie w Sony. No dobrze, myślę, że to by było na koniec tym materiale. Mam nadzieję, że taki materiał ci się spodobał. Wiem, że to jest kolejny materiał, który traktuje o konsoli PlayStation 5, no ale było tak sporo tematów ciekawych do ogarnięcia, które zadziały się poza moim obrębem, czyli poza tym, co ja robiłem na konsoli PlayStation 5, właśnie na moim egzemplarzu konsoli PlayStation, którego zresztą pudełeczku widzicie tutaj zaraz za mną. Tak więc też chciałem coś tam powiedzieć na ten temat. To jest właśnie taki z takich newsów na ten temat. Dobra, bo się rozgaduję, przepraszam was bardzo. Jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli materiał ci nie spodobał, zostaw łapkę w dół. Mam nadzieję, że jeżeli zostawisz tą łapkę w dół, zostawisz też również komentarz merytoryczny, co według ciebie jest zrobione źle, tak abym wiedział, co mogę w przyszłości poprawiać. Na środeczku ikonka subskrypcji, mam nadzieję, że ją klikniesz i pozostaniesz na moim kanale przez jakiś czas, tak aby nie uciekały ci wszelkie informacje na temat PlayStation 5, na temat różnych newsów technologicznych, bo nie zajmuję się tylko PlayStation 5, ale również różnymi newsami technologicznymi. Po lewej i po prawie pojawią się kolejne materiały z mojego kanału i w sumie nie poznajmy już nic innego, jak tylko pięknie z wami pożegnać. Do zobaczenia! Hej!